Hola Chica, tak by Hola. Prowadzący. I ole. Kiedy byśmy byli no, nieco dalej, w cieplejszych krajach. Dzień dobry, dzień Olu dobry, Grysz, witamy cię serdecznie. Co dobrego w świecie znanych i lubianych? No, dzieje się dużo, słuchajcie, też w świecie tym show biznesowo-sportowym. I chciałabym teraz powiedzieć o Robercie Karasiu, który ostatnio zasłynął już kolejny raz ze swojego wielkiego wyczynu. Prywatnie... Warto dodać, że dla nas Robert Karaś jest naprawdę zwycięzcą. Absolutnie. Ja śledzę na Instagramie Agnieszkę Włodarczyk, czyli życiową partnerkę Roberta Karasia, a także Team Karaś. I dzięki ich relacjom wiem, że gdyby właśnie nie te przeszkody zdrowotne, prawdopodobnie byłby zwycięzcą, ponieważ miał ogromną przewagę w stosunku do przeciwnika, który był na drugim miejscu, ponieważ Robert cały czas utrzymywał pozycję lidera. Tak, w dalszej części tego materiału powiedział też, że media plotkarskie piszą o jego... Powiedz, z 2008 roku, czyli 4 lata przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku. Te odbyły się oczywiście w 2012 roku. Ile to się pozmieniało, prawda? Tak, ale tak, sposób jego wypowiedzi w ogóle się nie zmienił. Ani nie jest jakiś bardziej pyszałku. Wiele kolejnych lat nie będziemy mogli w to uwierzyć. Dziękujemy ci, Olu, za to spotkanie. Do zobaczenia już niebawem, drodzy państwo. A my jeszcze zobaczmy, jakie tematy przygotowaliśmy dla państwa w pytaniu na śniadanie.